jeśli chodzi o Tesco w Polsce, to w zasadzie w co trzecim naszym koszyku, naszych klientów, znajduje się produkt marki własnej. W niektórych krajach europejskich sprzedaż marek własnych sięga nawet 50%. W Polsce ten udział corocznie rośnie o kilka punktów procentowych, no i to jest trend, który widzimy, którego się już nie da zatrzymać. W naszym portfolio mamy marki własne, które trafiają do wszystkich klientów. W ostatnim czasie jednak wprowadziliśmy do sprzedaży nową, odświeżoną markę Tesco Value, która trafia do klientów, którzy chcą oszczędzać i to przy każdych zakupach. Marka Value obejmuje ponad 300 produktów, które dotyczą wszystkich kategorii. Są to najbardziej popularne produkty zarówno żywnościowe, jak i nieżywnościowe. Tutaj przeglądaliśmy każdy produkt, przetestowaliśmy go z naszymi klientami, upewniliśmy się, że jakość jest właściwa. Tam, gdzie trzeba, poprawiliśmy receptury. Również zadbaliśmy o to, żeby najlepsi partnerzy handlowi byli producentami tej marki Value, a także zmieniliśmy opakowania i odświeżyliśmy znacznie szatę graficzną. Relatywnie wysoki udział sprzedaży produktów marki własnej jest w kategoriach spożywczych, takich jak świeża żywność, jak żywność długoterminowa. Najlepszym przykładem tutaj jest nabiał, mleko, makarony, oleje. Widać, że to są podstawowe składniki naszej diety i tam klienci zaufali jakości tych produktów. Najważniejsza jest kombinacja niskiej ceny, ale bardzo dobrej jakości. Klienci podejmują racjonalne decyzje o wydatkach, stali się bardziej pragmatyczni. Ten trend smart shoppingu jest bardzo widoczny, a więc jakość i relatywnie niska cena to jest klucz do sukcesu.